tutaj z kolei mamy do czynienia z bardzo ciasnym kadrem, który nie jest może najlepszym wyborem, z tego względu, że trochę zabrakło marginesu, jakiejś przestrzeni, tak zwanego oddechu wokół tej łódki. Tutaj proszę zobaczyć, że już ścinamy gdzieś ten flagi zawieszone na dziobie. Tutaj właściwie no, ta łódka niemalże opiera się, czy tu już dotyka dolnej krawędzi, bardzo, bardzo obciąża całość kadru. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Polecam, żebyście Państwo stawiali sobie pewnego rodzaju alternatywę i wykonywali w takim wypadku jednak fotografię gdzieś na przykład w dwóch wersjach, powiedzmy w szerszym planie, tak, zostawiając margines, a potem dopiero gdzieś w węższym, żebyście mieli Państwo opcję wyboru, czy faktycznie taki obiekt rozpierający nam cały kadr od góry do dołu jest faktycznie dobrze działającym estetycznie wyborem, bo wydaje mi się, że nie. Ta łódka jest po prostu za ciężka, za masywna dla tego kadru. Także tutaj to nie jest najlepsze, przydałoby się trochę oddechu, tu w tej przestrzeni na dole i z prawej na pewno. Zastanawiam się też tutaj nad tą wielką świecącą lampą z tyłu, jakkolwiek jest bardzo ładnie zauważone warunki, wręcz tutaj niesamowite, tutaj na przykład widać fragment pozbawiony cienia, kompletnie bezcieniowy, to światło bardzo rozproszone, wpadające też w obiektyw, tutaj widać gdzieś po flarach. To jednak jeżeli zmrużycie Państwo oczy, to tutaj całość tego planu, ta cała przestrzeń tutaj zamienia nam się w jedną czarną, nieco bezkształtną plamę, a tutaj wyróżnia nam się jedna wielka biała plama, która oczywiście zwraca naszą uwagę. Ja wcześniej zrobiłam sobie taką makietę, oczywiście bardzo, bardzo roboczą, więc proszę się nie sugerować tej jakością tej obróbki graficznej. Absolutnie nie, ale proszę zobaczyć, że jeżeli teraz zmrużą Państwo oczy, to ten plan oczywiście tutaj pozostaje ten problem tej czarnej masy, prawda? Ale nie mamy już tej dominanty tak zwanej, czyli jakiegoś strasznego przepalenia, przyjaśnienia. To oczywiście ciekawy wybór, żeby fotografować w tych warunkach oświetleniowych, natomiast sugerowałabym właśnie uważanie na tak jasne elementy. No, słońca nie zgasimy, nie ściemnimy, to nie jest lampa studyjna, więc być może należałoby też spróbować się sfotografować trochę pod innym kątem, tenże obiekt, spróbować ująć tak ten motyw, czy być może skupić się też na samym pejzażu, żeby nie ujawniać właśnie tej lampy studyjnej. Ze światłem czasem bywa tak, że kiedy wykonujemy fotografię, to widz chce obcować z nią trochę jak ze spektaklem. On nie życzy sobie zobaczyć całego zaplecza i wszystkich zapalonych lamp i reflektorów. On chce widzieć światło tych reflektorów, które tworzą pewien entourage, pewien charakter, atmosferę, czarują scenę, a niekoniecznie patrzeć się wprost w światło lampy. Możecie Państwo czasami w ten sposób pomyśleć, być może to jest, uznacie to Państwo za dobrą poradę. Spójrzmy jeszcze raz na parametry. Ok, tutaj też szybki czas, przysłona też w miarę przymknięta, ISO w porządku. Więc te parametry też tutaj widać, że są dobrane całkiem nieźle. Ta kolorystyka też wydaje mi się taka w oczce, tak przyprószona pastelem w otoczce tajemnicy też jest niezła.